To witam serdecznie w ten piękny, słoneczny, popołudniowy dzień. I dla tych, z którymi się nie znamy, ja nazywam się Paweł Potasiński, siedzę w Warszawie, właściwie pod Warszawą. No i nie mogę być w obu miejscach naraz, więc tak jest jak jest, jest zdalnie, ale obiecuję, że kiedyś przyjadę i do jednego, i do drugiego miasta. Zresztą już byłem pewnie w obu. I tematem mojej prezentacji będzie Fabric, bo cóż by innego, skoro był to pewnie jedno z większych ogłoszeń na Microsoft Build w maju, dopiero co, tak? Jeszcze miesiąc nie minął, więc niewygrzana technologia w Public Preview. Celem prezentacji jest pokazanie, opowiedzenie, a następnie pokazanie, czym ten Fabric jest. Opowiedzenie wam też o tym, jak możecie z nim zacząć, zachęcenie do podjęcia pewnych akcji, żeby dołączyć do grona tych fabrykantów, jak to zwykliśmy nazywać członków społeczności tego produktu. Dobrze, ja na co dzień pracuję w takim zespole, który się zajmuje, można powiedzieć, communities, czyli moją rolą jest rozwój społeczności wokół produktów z platformy analitycznej Microsoft, w tym Fabric teraz jest to numer jeden w zasadzie, ale w gronie tych produktów również są inne rzeczy typu Azure Synapse czy Power BI, więc jest to dość szeroka gama produktów. No niemniej jednak siedzę w Polsce, więc w razie czego można do mnie pisać w czasie europejskim. Jestem na Twitterze, na LinkedInie, możecie do mnie pukać różnymi drzwiami. Zapraszam do kontaktu. Jeszcze na koniec może rzucę jakiś tam slajd, ten sam, żebyście sobie mogli te kontaktowe dane zapamiętać. Dobra, to jedziemy i do boju. Gdybyście szukali wszystkich newsów z Builda, to jest taki link aka.ms łamane przez Build Book of News. Jak sobie wejdziecie w ten link, to tam jest taki one pager, strona, którą możecie przeskrolować i tam są linki do trochę większej liczby produktów niż tylko Fabric. Zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani tematem również AI, to tam jest sporo tematów nowych wokół OpenAI, wokół LLM, Responsible AI i tym podobnych rzeczy. Natomiast wdejcie, główne newsy to był zdecydowanie Fabric plus parę nowych tematów w Power BI, między innymi Developer Mode. To jak ktoś grzebie w Power BI, to jest to jedna z lepszych i ciekawszych rzeczy teraz. Dobra, no ale do rzeczy. Fabric powstał dlatego, że jest pewien taki trend, który obserwujemy u klientów, który się pojawia bardzo często i to nie dotyczy tylko największych klientów, ale też tych małych. Dużo klientów mówi nam, że fajnie się robi te wszystkie rozwiązania analityczne, ale to często jest za trudne. Potrzebujemy uproszczenia. Czyli tutaj akurat jest cytat z jednego z większych klientów, pewnie tam z top 10 naszych klientów, ale to zdanie jest takim powiedzmy dobrym wyznacznikiem, co słyszymy. Nie chcę się bawić w integrację, nie chcę się bawić w stawianie infrastruktury, nawet chmurowej, gdzie często rzeczy są prostsze niż na on-premises, żadnych tam serwerów i tym podobnych rzeczy, po prostu stawiamy usługi pasowe, ale potem trzeba je razem użyć w rozwiązanie i ta integracja zajmuje strasznie dużo czasu i jest trudna. Więc tym bardziej teraz, kiedy wiadomo, finanse są napięte, myślę, że wszyscy to trochę widzimy, to każdy klient patrzy, żeby nie płacić tego podatku od infrastruktury i od rozbujanych kosztów integracji. I to jest powód, dla którego powstał Fabric. Jak popatrzymy sobie na analitykę, to w zasadzie większość projektów jest do bólu podobna, gdzie tylko zamieniane są klocki, no bo każdy projekt analityczny zaczyna się od jakiejś integracji danych, pobrania tych danych i zintegrowania danych z różnych źródeł. Jest tam jakaś inżynieria, może jest data lake, jeśli to jest rozwiązanie chmurowe, to zapewne ten data lake się gdzieś pojawi, bo jest to najtańszy sposób przechowywania dużych wolumenów danych, a poza tym każdy szanujący się dzisiaj silnik hurtowniany najczęściej ma jakieś tam benefity, jeśli ten data lake gdzieś tam obok jest.
Czasami do tego wszystkiego, poza tym serwowaniem danych do użytkowników biznesowych na potrzeby raportowania, czyli Business Intelligence, to jest świetnie znany Power BI, dochodzą potrzeby bardziej wyrafinowane, typu, a może by tak coś przeanalizować trochę bliżej czasu rzeczywistego, albo na przykład podjąć trud i wysiłek zrobienia użytku z Data Science, czyli zrobić modele, które będą jakkolwiek predykcyjne. Wydawałoby się, że to jest proste, znaczy może nie tyle proste, co powtarzalne, a więc już przetarliśmy wszystkie szlaki, nic nas tu nie zaskakuje. I co więcej, Microsoft ma ku temu, żeby te projekty realizować skutecznie, wszystko, i to dodajmy wszystko w portfolio usług chmurowych, głównie jako serwowanych jako platform as a service, czyli takie usługi, w których nie trzeba robić maszyn wirtualnych, po prostu wyklikujemy sobie, czy tam stawiamy jakimś code-based approach, coś w chmurze, co istnieje i kręci się i robi to, co potrzeba. Tak? Czyli mamy usługi typu Data Factory, Synapse i tak dalej. A ciągle jednak mimo wszystko, że te komponenty są i że one są prostsze niż jakieś maszyny wirtualne, to klejenie razem tych usług nie jest proste. No więc właśnie. Dlaczego to nie jest proste? Zastanówmy się, co jest takim wyzwaniem, nawet mając to portfolio Microsoft w Azure dzisiaj. No więc po pierwsze mamy dużo produktów. Każdy inny. Każdy posługujący się trochę innym interfejsem, za każdym tam siedzi jakaś sobie grupa produktowa i coś tam robi. Więc różne doświadczenia. Musimy się wyekspertować w, nie wiem, Data Factory, żeby robić integrację, w Synapsie, żeby zrobić Lakehouse lub hurtownię. A jak będziemy robić na przykład jakieś, powiedzmy, nie wiem, analityki obserwacyjne, to trzeba się nauczyć KQL-a i postawić Custo Cluster. Tak więc generalnie jest to sporo usług. Każda z nich jest inna, operuje różnymi interfejsami użytkownika, różnymi API. Doświadczenia są różne. Co więcej, one nie zawsze są otwarte na to, żeby łatwo się integrowały ze światem zewnętrznym, również z innymi produktami Microsoft, dlatego że używają czasami formatów, które są własnością Microsoftu, czyli nie są otwarte, jeżeli chodzi o formaty danych. Miks usług pokazywanych jako serverless versus usługi, gdzie trzeba coś postawić, jakiś klaster uruchomić i tym podobne rzeczy. Doktorat można napisać z licencjonowania. I to pewnie nawet z licencjonowania pojedynczej usługi, wystarczy wziąć Data Factory i już zaczyna się matematyka wyższa, bo trzeba policzyć, ile tam tych aktywności będziemy mieli wykonywanych w naszych pipeline'ach i tak dalej, i tak dalej. Więc powoduje to, że ludzie, którzy rzeczywiście zdają się na rzeczy i potrafią z sukcesem realizować te projekty, albo przynajmniej je szybko uruchamiać, to są ludzie, którzy mają dość dużą wiedzę. Więc jest to obarczone sporym takim progiem wejścia, żeby to ogarnąć. Wierzę święcie, że to nie jest tak, że każdy sobie po prostu uruchomi taką infrastrukturę i to wszystko działa. Tak, jest sporo projektów, które się nie udają, bo efekt końcowy tej integracji przychodzi za późno i biznes nie może się doczekać na realizację podstawowych rzeczy, mimo że wydawałoby się, że wszystko jest dane na tacy. No więc potrzebne jest uproszczenie. To jest zadanie, które ma zrealizować Fabric. Fabric ma być trochę takim ofisem dla analityki, a przynajmniej teraz dla analityki, tak? Jak miałbym zdefiniować, czym jest Fabric, no to jest to platforma, która łączy, ale nie bundluje, nie opakowuje w jedną metkę, tylko łączy w jednej architekturze usługi, które znacie do tej pory z portfolio Microsoftu, czyli Power BI w pierwszym względzie, dlatego że to jest look and feel Power BI, a za chwilę zobaczycie. Synapse, czy ze wszystkimi dobrodziejstwami typu jakieś tam, prawda, no nie jest to ten sam Synapse co w Azure, ale tam są takie workloady jak między innymi hurtownie danych czy lakehouse. I trzecią rzeczą jest Data Factory, czyli integracja danych. I jeszcze raz powtórzę, to nie jest tak, że bierzemy istniejące produkty, wkładamy je w jeden worek i teraz może po nowej cenie jako jeden bundle oferujemy, tylko są to przearchitekturowane usługi, przynajmniej Synapse i Data Factory, siedząc często oferowane w ogóle w zupełnie nowej generacji, nie mające wiele wspólnego technologicznie od spodu z istniejącymi produktami, chociaż pracować będziemy
bardzo podobnie jak z istniejącymi usługami, czyli nie odchodzimy całkowicie od istniejących usług azurowych. No i odpowiadając na pierwsze pytanie, które pewnie się pojawi za chwilę, nie będziemy kasować żadnych z usług, przynajmniej w bardzo krótkim czasie. Myślę, że to jest w ogóle poza dyskusją. Natomiast będą ścieżki migracyjne zarówno z Data Factory, jak i z Synapsa do Fabrika, po to, żeby można było się na ten lepszy, nowy, lepszy świat przenieść w miarę sprawnie. I to jest też priorytet, zanim produkt zobaczy generalną dostępność, czyli zanim do produkcji będzie już w pełni wspierany przez Microsoft. No więc zunifikowana platforma składająca się z workloadów, które pozwalają zrobić proces analityczny od początku do końca, ale okraszone jednym interfejsem graficznym, czyli pracujemy trochę jak z Office'em, weźcie Excela i PowerPointa. Są to narzędzia, które robią zupełnie co innego, ale ponieważ siedzą w jednym pakiecie, mają pewne części wspólne. Na przykład pliki mogą być przechowywane na OneDrive'ie w jednym miejscu. Kopiowanie i wklejanie polega na dokładnie wykonaniu tych samych czynności, tak samo z formatowaniem tekstu. A więc pewne rzeczy są do bólu powtarzalne i to powoduje, że nauczenie się drugiego produktu, jak umiemy jeden, jest prostsze, chociaż oczywiście dalej jest to produkt zrobiony do czegoś innego. I trochę tak jest z Fabrikiem. Fabrik ma coś, co nazywa się experiences, możecie też traktować jako persony albo workloady. I założenie jest takie, że te workloady mają służyć do tego, żeby przechodzić przez kolejne fazy projektu, etapy, realizować kolejne etapy projektu analitycznego od integracji aż po tam jakiś data science, ale po drodze macie mieć jedną experience i to ma się dzieć w jednym wspólnym świecie. Tak? I to jest założenie Fabrika. Teraz są cztery pryncypia, którymi się kierujemy przy tworzeniu tej platformy. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, ma to być platforma, gdzie można zrobić kompletne rozwiązania analityczne, czyli już nie szyjemy, integracja to faktory, Synapse to tam jakieś inżynierie danych i serwowanie do BI-a, a BI to Power BI. To wszystko siedzi w jednym produkcie i robimy to po prostu w jednym interfejsie, co powoduje, że różne role od tych technicznych jak data engineer, a skończywszy na biznesowych, czyli konsumentach raportów, siedzą w jednej platformie i to trochę powoduje, że jest szansa na to, że one będą siedziały bliżej siebie i będą lepiej współpracowały. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to platforma jest oparta o data lake, który jest jeden dla całej organizacji, może być rozproszony geograficznie, natomiast założenie jest takie, że chcemy, aby było jak najmniej przesuwania, kopiowania i synchronizowania danych w różnych kopiach, czyli jak już stworzę sobie jakiś na przykład, nie wiem, słownik, który ma być w całej firmie wykorzystywany, to niech on siedzi sobie może nawet gdzieś w jakiejś lokalizacji typu, że jakiś zespół go utrzymuje, ale poza tym każdy inny zespół będzie mógł wykorzystać te same dane siedzące w tym samym miejscu, bez potrzeby kopiowania czy przesuwania tych danych gdzieś indziej, żeby nie tworzyć wielu wersji prawdy i tym podobnych rzeczy. I tutaj będzie za chwilę będę mówił troszkę o One Lake'u. To jest właśnie ten koncept, który powoduje, że za Fabrikiem siedzi jeden wielki data lake. Drugi koncept tutaj to jest otwartość na wszystkich warstwach rozwiązania. Zaczynamy od tego, że One Lake umożliwia dostęp do magazynu danych Fabrika właściwie tak, jak to robiliśmy do tej pory w Azure, czyli jak macie znajomość pracy z Azure Storage czy Data Lake Storage generacji drugiej, to będzie to. No a po drugie, ustandaryzowaliśmy do przechowywania danych za wszystkimi obiektami, które w Fabriku tworzymy, a które służą do przechowywania danych, ustaliliśmy format Delta jako standard, czyli wszystko, nie wiem, za hurtownią, za lakehouse'em, za bazą Custo siedzą pliki Delta, czy też format Delta. I to powoduje, że to może być konsumowane przez narzędzia trzecie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać platformy typu Databricks do tego, żeby sobie pracować z Fabrikiem.
Dobra, trzecim filarem jest wsparcie dla użytkowników biznesowych, każdego użytkownika biznesowego, a to dlatego, że no, nie ma sensu realizowanie projektów analitycznych, jeśli gdzieś tam ten odbiorca nie dostanie tego, co by chciał i nie będzie w stanie wesprzeć swoich decyzji biznesowych w oparciu o efekty naszej analityki czy informacji. To jest clue. Więc nie zdziwcie się, że Fabric będzie tak samo blisko takich rzeczy jak Teams, Power Platform, co tam jeszcze, Office oczywiście, tak samo blisko jak Power BI. To jest ten kierunek, w którym ta platforma będzie zmierzała. I czwarty filar, no, to jest chyba truizm dzisiaj. Trudno się oprzeć pokusie, żeby, no, skoro mamy takie dobrodziejstwa typu ChatGPT, żeby nie włożyć trochę tego dobrodziejstwa AI w wsparcie każdego użytkownika w Fabriku, więc to jest robione. Jeśli słyszeliście o Copilocie, no to to jest główny pewnie motyw tutaj, czyli Copilot, który będzie wspierał zarówno inżyniera piszącego kod PySparkowy, jak i twórcę raportów w Power BI-u. Wręcz nawet będziemy w stanie docelowo tworzyć raporty, mówiąc, że pisząc prompty, tak? Więc jak będziecie dobrymi prompterami w Power BI-u, to może sensowny raport nawet zobaczycie. A na razie macie Copilota w wersji preview dostępnej w Power BI-u do wspierania pisania DAX-a. Więc to można sobie już dzisiaj zobaczyć, a następne rzeczy będą dochodziły stopniowo. Tak naprawdę jest jeszcze piąty filar, ale to zobaczycie za chwilę na kolejnym slajdzie. No więc podsumowując jeszcze raz. Platforma kompletna, jeszcze jedno ważne podkreślenie, to jest platforma serwowana jako software as a service, więc już w ogóle tam nie ma kombinacji i konfiguracji typu wielkości klastrów, nic. Model biznesowy będzie jeden, stawiacie sobie jak w Power BI Capacity, czy jak w Power BI Premium Capacity, które ma wszystkie workloady utrzymać. Tak, więc jak startujecie taką platformę, to jest wszystko. OneLake. Będę mówił jeszcze za chwilę o tym, natomiast koncepcja trzymania jednej kopii danych, jeśli tylko się da, to jest kluczowa koncepcja, plus otwartość na współpracę z innymi systemami. Nie zamykamy Fabrika do Microsoft only. Wsparcie dla użytkownika biznesowego i AI, wszechobecny i doradzający lepiej niż spinacz w Office. Dobra, no więc co mamy w tym Fabriku, jak otworzycie sobie pudełko, czyli jak zaczniecie trial, bo dzisiaj to jest chyba najlepszym sposobem, żeby zacząć się z tą platformą. Po pierwsze, na dzień dzisiejszy jest 6 experiences, jeszcze raz nazwę, ale może niech to będą persony, 6 person, które są w public preview. To jest Data Factory, 4 workloady synapsowe i Power BI. Dojdzie jeszcze Data Activator, to będzie coś takiego, powiedzmy trochę takie from insights to action, czyli jak pojawi się jakieś zdarzenie w analityce typu coś zostanie, jakiś próg zostanie określony, przekroczony albo wystąpi konkretne zdarzenie, to będziemy mogli inicjować akcje w systemach zewnętrznych również, czyli na przykład spięcie z Power Platform i coś, uruchomienie czegoś będzie możliwe z wewnątrz Fabrika, nie będzie trzeba do tego kombinować z zewnętrznymi systemami. Więc co mamy dzisiaj? Data Factory to jest integracja danych, nie tylko pipeline, które być może znacie z Data Factory, ale również generacja druga Data Flows z Power BI, więc łączymy dwa światy, Azure i Power BI, po to, żeby to doświadczenie integracji danych mogło być realizowane przez różnych ludzi o różnych doświadczeniach. Potem mamy synapsowe rzeczy. Data Engineering to jest Lakehouse i praca z notebookami, czyli Python, czyli Scala, czyli R, czyli SQL i tego typu rzeczy. Data Science to jest również praca z notebookami, ale również z modelami, tworzenie modeli, eksperymentów, tworzenie całego procesu MLOps-owego. Jeśli chcecie to robić, no to tu jest to. Plus można też bardzo szybko skorzystać z gotowych modeli, które już są przygotowane w zewnętrznych usługach, na przykład w Azure OpenAI, czyli jak najbardziej spięcie się z dużymi tam modelami językowymi jest możliwe.
Dalej jest warehousing i tutaj niespodzianką może być to, że kończymy temat serverless versus dedicated SQL pool z Synapsa. Jest jedno doświadczenie SQLowe, bardziej podobne do Power BI Datamart, natomiast no jest jeden SQL experience, który ma być to po prostu tym silnikiem jednym i nie będzie już rozgraniczać między serverlessem a dedicated SQL poolem, jak to mieliśmy w Synapsie. Wreszcie mamy analitykę czasu rzeczywistego w tych synapsowych workloadach. Tam jest włożona integracja z danymi strumieniowymi, na przykład z podłączaniem do event hubów. Jest taki obiekt event streams, który do tego się nadaje, jak również są tam elementy Kusto, czyli do starego, dobrze znanego Azure Data Explorera, usługi, która służy do analizy takich rzeczy jak logi, telemetria, tego typu sprawy i oczywiście język KQL jako obowiązujący tam standard. No i wreszcie mamy Power BI. Tutaj jakby nie zmienia się nic, no bo jeżeli znacie Power BI, to on po prostu staje się częścią fabryka, jednym z doświadczeń, jedną z person. Pod spodem jest OneLake, który trzyma artefakty czy dane z wszystkich artefaktów, które coś w tym fabryku przechowują. Dobra. Co tam jeszcze jest? No pojawia się bardzo duża unifikacja. Wszystko jest w jednym produkcie, więc łatwo jest spowodować, że po pierwsze jest jeden trial, który jak zaczniecie, to wszystko wypada od razu z pudełka i można sobie testować wszystkie te workloady. Jest jeden login, Azure Active Directory, logujemy się i tu uwierzytelnienie, jak również autoryzacja jest wszędzie po tych loginach Azure AD i myślę, że dobrze. Jeden model nawigacyjny między tymi obszarami, przełączanie się i tworzenie obiektów jest wspólnie zorganizowane. Trzymamy wszystko w workspace'ach znanych z Power BI-a, więc też ten experience się za bardzo tu nie zmienił. Mamy ten storage format uwspólniony, czyli będzie delta jako główny motyw do przechowywania danych w tabelach przynajmniej. Jeden model bezpieczeństwa, tutaj jeszcze jest to troszkę w powijakach, ale tak jak wspomniałem, jest to public preview, więc stopniowo tematy związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem ogólnie platformą będą się pojawiały. No i wszystko jest centralizowane, jeśli chodzi o zarządzanie i monitoring, co nawet może będzie widać w momencie, kiedy będziemy sobie tam uruchamiać jakieś procesy. Dobra. I teraz jeszcze na koniec, czego oczekujemy, że klienci doświadczą, tak? No oczekujemy, że klienci będą mogli szybko zrobić efekt na fabryku. 5x5 to jest 5 sekund do tego, żeby się zalogować i 5 minut do tego, żeby dostać pierwszy efekt naszej analityki. Nie chcemy tam, żeby ludzie się zagrzebywali w performance tuningu, kręceniu pokrętłami, żeby otrzymać jakąkolwiek wydajność, więc włożyliśmy dużo wysiłku w to, żeby rzeczy kręciły się szybko od momentu, kiedy wyrzucicie dane. No i zarządzanie ma być jednak centralne, bo to jest dość duży twór. Już sam Power BI jest dość trudny w zarządzaniu, a teraz jeszcze dołożyliśmy tam pięć innych workloadów. Za chwilę dojdzie jeszcze szósty, więc sporo tutaj oczywiście też musimy zrobić, jeśli chodzi o zarządzanie całym tenantem fabrykowym. Nie tylko z poziomu bezpieczeństwa, ale również governance'u i takiego zarządzania przepływem danych, co z czym jest połączone. Prawda? I to jest też jeden z kluczowych tematów. No więc dobra, wspomniałem o tym, że jest OneLake. Wspomnę wam o dwóch kluczowych funkcjonalnościach, które według mnie są absolutnie disruptive, jeśli chodzi o fabryk i to jest podstawa funkcjonowania tej platformy. Na dzień dzisiejszy to widać bardzo mocno. Pierwszym jest OneLake. Co to jest OneLake? My nazywamy to OneDrive dla danych. Jak nazwiecie to wy, to już sobie zobaczycie. Natomiast co to jest? Jak tworzycie tenant fabryka, to OneLake powstaje od razu w momencie, kiedy tworzycie pierwszy obiekt, który ma przechowywać dane, na przykład Lakehouse. I ten OneLake to jest wirtualny storage. Fizycznie oczywiście tam są jakieś magazyny typu Data Lake Storage generacji drugiej, ale jest to jednak zwirtualizowane po to, żeby mogło być rozproszone geograficznie, żebyście mogli zrealizować założenia, na przykład przechowywania danych w konkretnych lokalizacjach dla konkretnych części firmy. Jest to taki software as a service Data Lake, czyli nie ma tam powoływania żadnego magazynu. Wy nie widzicie, jak to się dzieje, po prostu to się dzieje i wasze dane lądują w takim storage'u. Wszystkie workloady, wszystkie obiekty trzymają tam swoje dane. Możecie tam wrzucać dane
na żywo, jak wam się spodoba, czyli zrobić taki klasyczny landing zone, ale możecie też zrealizować klasyczny data lake w medalionie, czy w jakiejkolwiek architekturze, jaka wam tam przyjdzie do głowy. Automatycznie ten one lake integruje się z całą górą, czyli tam nie wiem, jakieś indeksowanie dla Discovery, etykiety Microsoft Information Protection, Lineage i tego typu rzeczy też tam się dzieją. I to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o OneLake. Druga rzecz, jeśli chodzi o OneLake, to jest to, że ma to umożliwić zrobienie takiego założenia OneCopy, czyli nie chcemy, żeby były kopie danych w platformie. Oczywiście, że będziecie pracować z różnymi silnikami obliczeniowymi. Będzie Spark, będzie SQL, będzie KQL, jeśli skorzystacie z Custo i analityki czasu rzeczywistego, być może jeszcze będzie Power BI i to wszystko ma trzymać dane w jednym standardzie i to jest Delta. W momencie, kiedy korzystacie z tabel i przechowujecie dane w Delcie na OneLake'u, dane mogą być wiązane pomiędzy różnymi workloadami, czyli mamy kompletną separację z magazynu danych i mocy obliczeniowej i mimo, że są różne silniki obliczeniowe, one mogą wzajemnie korzystać ze swoich danych, które produkują. Właśnie dlatego, że jest ten standard, tak? No i to wszystko jest przykryte jedną warstwą security. Na razie ta warstwa security raczkuje, tak jak powiedziałem, więc tutaj nie spodziewajcie się za dużo, ale docelowo też mamy mieć po prostu kontrolę nad danymi przez to, że wszystkie leżą w jednym centralnym lake'u. Co jest jeszcze wielką siłą tego rozwiązania? No, jest taka funkcjonalność, która nazywa się shortcut, czyli skrót. I to jest taki logiczny link, który prowadzi do zasobu gdzieś indziej w OneLake'u albo poza OneLake'iem. I teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, że gdzieś ktoś tworzy jakąś tabelę na przykład w CRM-ie Customers 360, a dział finansów musi wykorzystać na przykład słownik klientów. Bam! I tworzycie taki shortcut do rozwiązania, który sobie siedzi w innym departamencie, ale jest na tym samym OneLake'u i już macie załatwiony temat. Nieważne jakim silnikiem się posługiwał drugi zespół, ważne, że to wszystko jest na tej jednej platformie. No i to nie koniec, dlatego że można też dołączyć shortcut do zewnętrznego magazynu danych. W tej chwili do Azure Data Lake Storage generacji drugiej i do Amazon S3, natomiast w przyszłości będzie też Google Cloud Storage. No i to jest wirtualizacja danych. Nie kopiujemy tych danych albo nie musimy ich kopiować, żeby na nich pracować. Możecie też z tych danych bezpośrednio, z tych magazynów bezpośrednio pobierać dane nawet do raportów Power BI, jeśli taka potrzeba zajdzie. Warunek tutaj będzie taki, żeby jeśli chcecie bezpośrednio do raportów Power BI, no to oczywiście tam preferowanym formatem jest Delta. Ale tutaj znowu można sobie oczywiście z tym poradzić. Czytamy też inne formaty, jeśli chodzi o samo przetwarzanie danych, więc tutaj, jak mówię, możecie po prostu to zwirtualizować, co chcecie, tak? No i to jest niesamowita siła. Jak się do tego dołączy drugi feature, jak to ładnie mówimy, który jest moim zdaniem równie ważny i równie ciężki, to się okaże, że to jest taka fajna układanka na end-to-end analytics. Drugim takim elementem jest coś, co nazywa się Direct Lake i dotyczy Power BI, albo tego, jak Power BI przetwarza dane. Jak dzisiaj pracujecie z Power BI-em, to są głównie używamy dwóch trybów budowania modeli. Jeden nazywa się Import Mode i używamy go, jak chcemy mieć wydajność. Zaimportuj dane do silnika Vertipack, czyli no, wrzuć dane do pamięci z grubsza, przechowuj wszystko pamięci, jest szybko, użytkownicy biznesowi, którzy korzystają z raportów, mają wszystko, po kliknięciu się pojawia zmiana i jest super szybko. Chyba, że coś tam pokręciliśmy z DAX-em albo nie zrobiliśmy dobrego modelu. Oczywiście można to też na kolana powalić, ale jednak szybkość to jest import mode. Z drugiej strony, jak chcę mieć dane aktualne, używam direct query, czyli zapytań na przykład SQL-owych do hurtowni danych po to, żeby ściągać najbardziej aktualną wersję tabelek, które siedzą gdzieś tam w moim backendzie i mam w raportach dane najbardziej aktualne. Problem z direct query jest taki, że wydajność zależy od silnika, który jest pod spodem, czyli na przykład od hurtowni. No i to nie zawsze jest efekt wow, jeśli chodzi o czasy odświeżania raportów. Więc na dzień dzisiejszy oceniam, że 90 parę procent raportów pracuje na datasetach w trybie import. No i poszliśmy krok dalej, bo wraz z fabrikiem przedstawiamy coś, co nazywa się Direct Lake Mode.
to jest coś, co działa bezpośrednio na One Lake'u. Jeśli tam dane są przechowywane na One Lake'u i w formacie Delta, to umiemy zaciągać, no ponieważ to jest format kolumnowy i skompresowany już z natury, to możemy ściągać kawałki tych kolumnowo opakowanych danych do pamięci, tak jak to robimy w import modzie, ale bez ingerencji użytkownika, czyli żadnych odświeżeń. My robimy to automatycznie i dość szybko. I dzięki temu macie sytuację taką, że jak wrócicie dane, skonstruujecie tabelę Delta na One Lake'u i idziecie przez wasz warehouse albo endpoint SQL-owy do Lake House'a, to Power BI czyta dane bezpośrednio z One Lake'a, bez żadnych importów, czyli przypomina to Direct Query, jeśli chodzi o aktualność danych, ale wydajnościowo jest bardzo podobny do import mode. Więc pożenienie tych dwóch trybów nastąpiło właściwie tutaj w tym Direct Lake'u. No dobra, od słów do czynów, więc trzeba byłoby może pokazać kawałek platformy. Czy są jakieś pytania do tego momentu? Halo, halo, wóz, jeden i drugi, jak mnie słychać? A może już mnie nie słychać? Dobra, jakby się pojawiły, to wrzucajcie na czata, ja czata mam pod kontrolą, więc albo po prostu podnieście łapkę, czy zróbcie jakieś tam wtrącenie, to się zatrzymam, dobra? No dobra, słuchajcie, to trzeba byłoby może coś pokazać, jakiś przynajmniej najprostsze demo. No to przełączmy teraz na Fablika. To jest Fablik. Po czym poznać, że macie do czynienia z Fablikiem? A no, rzecz jest stosunkowo nietrudna, bo wystarczy... Prawie dobrze. Czekajcie, muszę zrobić jeden wymyk. Już raz będzie dobrze. Właśnie tak to powinno wyglądać. Bo bez Zoomita to ani rusz w takich pokazach. Coś nie działa za bardzo ten Zoomit. Ciekawe dlaczego. Czekajcie. A, no bo nie ma poprzypisywanych żadnych skrótów. No dobra, szybko. Poprzepisujmy. Okej. Powinno być ok. Dobra, to jedziemy. Zobaczcie, w lewym dolnym rogu jest tutaj fantastyczna ikonka Power BI, której w Power BI normalnie nie ma. No i to jest właśnie to, co wyróżnia Fablika od Power BI z tego. Co ciekawe, pojawił się tutaj Tactivator. Ciekawe, czy to ja coś zrobiłem, czy po prostu się pojawił, bo już jest w wersji Public Preview. No, ciekawe, nieważne. Jak klikniecie sobie na ten link po Microsoft Fabric, to się szybko okaże, że tutaj pojawia się również taki ekran startowy. To też jest ewenement, którego w Power BI nie uświadczycie. Więc Fabric wygląda bardzo podobnie do Power BI, no bo portal jest rodem z Power BI. Ja w zasadzie, gdy stoimy tutaj, to poza tą ikonką nie ma niczego innego. No ja oczywiście ubrałem troszkę ten portal po swojemu, są kolory fabrikowe, ale jest to Power BI. Teraz jak to doprowadzić do sytuacji takiej, jak tu widzicie? Ano, trzeba wejść w Power BI-u, w portalu Power BI do admin portalu, jako administrator oczywiście, no i włączyć opcję, która nazywa się Microsoft Fabric Preview. Czyli trzeba albo wybrać, że włączacie Fablika dla całej organizacji, albo wybrać sobie, pod spodem jest opcja, że możecie kliknąć dla specyficznych security group, czyli zawęzić obszar poszukiwań tylko do grupy użytkowników, która będzie miała włączony experience fablikowy. Ja mam włączone dla całej organizacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tu jest opcja, która nazywa się Users can try Microsoft Fabric paid features. No, niech was nie zwiedzie słowo paid. Chodzi o to, że użytkownicy będą sobie mogli wystartować trial 60-dniowy. Bez tego, bez włączenia tej opcji, bez włączonej tej opcji użytkownicy triala nie wystartują. Wtedy możecie testować Fablika na przykład na capacity z Premium Power BI. Zależy już od waszej decyzji. Natomiast no ja oczywiście sugeruję, żeby jednak komuś te triale pozwolić uruchamiać. Wydaje mi się, że jest ograniczona liczba triali na jednym tenancie. Nie chcę strzelać, ale po 10 trialach może się skończyć o pula, więc uważajcie na to, komu dajecie dostęp do triali. To tak z punktu widzenia technicznych uwag. Jeśli już założycie sobie trial, czy zaczniecie trial, a trial zaczyna się bardzo prosto. Wystarczy, że założycie workspace, w którym spróbujecie założyć coś, co nie jest Power BI-owe, czyli na przykład Lakehouse.
Wtedy on zapyta, czy chcecie, czy właściwie poinformuje was, że zaczyna uruchamiać trial fabrykowy. No i trial fabrykowy objawia się tym, że w capacity settings dostajecie capacity od Microsoftu, które nazywa się trial. Jak widzicie, tutaj nie tylko ja założyłem sobie trial, też jeszcze parę innych osób, no ale moja capacity jest tutaj przypięte do mojego użytkownika. 64 capacity units to jest P1 Power BI-owa premium, czyli dość duża moc obliczeniowa jak na jednego użytkownika. Można sobie tutaj trochę potestować. Można też założyć sobie capacity w Azurze. Nie będę tego robił, ale można zacząć capacity w Azurze. Oczywiście tam jest to płatne. Mogą to być mikrodolary, dlatego że najmniejsze capacity F2 zaczyna się od $260, jeśli macie je uruchomione przez cały miesiąc na okrągło 24 godziny na dobę, więc to nie musi być bardzo droga impreza, a też może wam pozwolić, żeby sobie to potestować bez trajala, jeśli nie chcecie trajala. Dobra. O licencjonowaniu nie będę mówił, ono jest do bólu proste, jest capacity, płacicie też za storage jakieś mikrocenty za gigabajt za miesiąc, tam za godzinę i jest jeszcze, jeśli pokusicie się o rozwiązanie globalnego data lake'a, czy globalnego one lake'a, to za transfer między regionami też się płaci klasycznie, tak jak to ma miejsce w Azure, więc no... Im bardziej skomplikowane rozwiązanie zbudujecie, tym będzie więcej czynników wpływających na koszt, ale koszt jest i tak w miarę prosty, jeśli porównać go z liczeniem tego, co dzieje się w usługach azurowych. Dobra, no to spróbujmy zrobić coś powiedzmy, co ma sens, czyli pierwszą rzeczą zakładam Workspace, jak to w przypadku Power BI-a, czyli demo. I tutaj ważna uwaga, i są trzy sposoby na to, żeby wystartować Workspace, który będzie się nadawał pod fabryka. Pierwszy sposób, którego użyję ja, to jest użycie capacity trialowego, żeby pod spodem wspierało na mój Workspace. To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość, jeśli bym miał capacity premium Power BI-a, to jest też możliwe, żeby podłączyć capacity na przykład P1 istniejące w tenancie. I trzecia możliwość, założenie sobie capacity fabrykowego płatnego w Azurze bądź kupione przez tam M365 subskrypcyjnie, tak? Więc są trzy opcje. Nie działa na fabryka premium per user. To też ważna uwaga. Ono działa tylko w momencie, kiedy chcecie tworzyć raporty Power BI-owe albo datasety Power BI-owe. Tutaj dalej, tak jak w premium Power BI-u, wymagane są licencje lub albo pro, albo premium per user dla twórców treści Power BI-owych. Dobra, no więc ja sobie zakładam to na trialu, klikamy play i to jest wszystko, tak? Od tego momentu mam możliwość tworzenia obiektów fabrykowych. Jeśli jesteście w doświadczeniu Power BI, to nie zdziwcie się, że tutaj nie ma żadnego fabrykowego obiektu, ale już jeśli przełączymy się na przykład na data engineering, od którego chciałbym zacząć, to jak widać mogę stworzyć obiekty typu lakehouse, czy notebook, czy definicja joba sparkowego. No więc jeżeli byście gdzieś zabłądzili albo nie wiedzieli, w którym experience znajduje się jaki obiekt, to najprostszym sposobem jest przejść do huba create, bo tu jest wszystko. Czyli macie po prostu workloadami poukładane wszystkie obiekty, jakie możecie tylko sobie wyobrazić. No więc ja wrócę może do tego home'a i założę lakehouse, bo taki był mój pierwszy cel. Lakehouse z natury rzeczy to jest połączenie data lake'a i doświadczenia SQL-owego czy tabelek, które przykrywają jakąś taką warstwą, nazwijmy to wirtualizacyjną pliki. No i mamy tutaj lakehouse. Lakehouse w przypadku fabryka składa się z dwóch takich, nazwijmy to, stref. Pierwsza strefa nazywa się files i to jest strefa, gdzie lądują wasze pliki, takie świeże dane. Czyli co chcecie tam wrzucić, to wrzucajcie. Natomiast jak będziecie chcieli dane prezentować gdzieś do użytkownika biznesowego, to dane wylądują w tej zarządzanej strefie, czyli w tables, czyli tabelach. A więc tu mogą być pliki, a i tak wynik będziemy prezentować w ujęciu tabelecznym, bo tak mogą być konsumowane w Power BI. Dobrze, założę sobie tutaj folder w mojej sekcji files, czyli tam, gdzie wrzucam dane. Ja się będę nazywał trips. Będę wrzucał tutaj dane podróży taksówkami nowojorskimi, bo czym żeby innym, to jest fajny zestaw danych, który można świetnie przetestować wszystko, co się rusza. No więc do tych trips wrzucę dane używając na przykład pipeline'u. Właśnie, jak mogę wrzucić dane? Dane mogę wrzucić na cztery sposoby, to widać na tym obrazku. Mogę je załadować ręcznie,
proste. To za chwilę zrobię. Mogę użyć pipeline'u i to też za chwilę zrobię. Mogę użyć data flow generacji drugiej. Zrobię to, ale nie po to, żeby importować dane, tylko po to, żeby je transformować. I jeszcze można zrobić shortcut, czyli ten taki skrót pokazujący na coś, co już istnieje. I zrobię wszystkie cztery rzeczy, żeby wam pokazać, że da się pożenić wszystkie te mechanizmy w jednym rozwiązaniu. No więc wezmę dane z taksówek. Czekajcie, wkleję wam link, żebyście mieli dla potomnych. Jak ktoś chce sobie ściągać te dane, są tutaj w plikach Parquet. Dane z naprawdę wielu lat przejazdów taksówek nowojorskich. Ja sobie tylko skopiuję link, bo będę zakładał tutaj pipeline. Czyli ściągam do moich, no powiedzmy, jak on się nazywa tam, pipeline 1, to mniejsza o to. Chociaż oczywiście zachęcam, żeby jednak mieć swoją nomenklaturę, nazewnictwo obiektów, dlatego że potem, jak zobaczycie, tych obiektów będzie bardzo dużo i to się mści, jak nie nazywam obiektów po ludzku. No dobra, my tu szukamy oczywiście HTTP, więc to jest mój konektor. Mogę sobie założyć nowe połączenie. Tutaj wklejamy oczywiście link do mojego pliku Parquet, który gdzieś tam sobie siedzi. Nazwijmy to połączenie TRIPS DC, no bo Data Community, prawda? Nie trzeba tam żadnego uwierzytelnienia, bo to jest wystawione publicznie w sieci, więc jest darmowe. Tu już więcej ustawień prawie nie trzeba wyklikiwać. Poza tym, że tak jak w Data Factory, jeśli ściągam dane z weba, to nie pojawia mi się za bardzo typ pliku. Muszę go wybrać ręcznie. Jeszcze nie dojrzeliśmy do tego, żeby to rozpoznawać automatycznie. No widać, że dane są. Dobra. No to jak już są dane, to znaczy, że jesteśmy w dobrej planszy. Teraz do istniejącego lakehouse'a będę wkładał te dane. Do sekcji files w katalogu TRIPS. Tam umieść mój plik, który się będzie nazywał dokładnie tak samo, jak to się nazywało wcześniej na tej stronie webowej. I format Parquet. I wystartujemy od razu automatycznie, czyli założymy pipeline, ale jednocześnie go wystartujemy, żeby dane się zaczęły zaciągać. No i tutaj doświadczenie właściwie, jak spojrzycie teraz na interfejs, jest jak z Data Factory albo Synapse Pipelines, czyli jest copy activity, które sobie robi zaciąganie danych pomiędzy source a destination, czyli nihilnowi bym powiedział. No i to sobie się wykonuje, tak? Mam nadzieję. A ponieważ to się wykonuje, to zostawmy to na chwilę i skoczmy z powrotem do lakehouse'a, no bo nie będę potrzebował tylko tego jednego zestawu danych, tylko jeszcze parę słowników. Słownik pierwszy będę miał w podfolderze, który nazwę Payment Types. Generalnie chodzi o to, żeby wam pokazać różne metody pracy z danymi i wkładania ich do fabryka. I tutaj dane włożę manualnie, czyli zrobię upload, po prostu upload files. Tutaj nie będzie to bardzo wielki, przepraszam, wjechałem na jakieś bardzo fajne tutaj zdjęcia profilowe. A tymczasem mnie interesuje plik CSV. W sumie te zdjęcia też mogę zaimportować. To może byłby niezły przykład też jakiegoś takiego działania na danych binarnych. Ale ponieważ ja robię jakąś analitykę, więc bardziej mi się przydadzą pliki, które mają dane w postaci na przykład takiej. Prosta tabelka, żadnych tam wielkich fajerwerków, dwie kolumny, ID i nazwa, ale jest to fajny słownik, nie? I teraz, co ja mogę z tym zrobić? No mógłbym zrobić wielką inżynierię danych i z Parkiem to spróbować załadować do tabeli, ale jest prostszy sposób, bo jeżeli mam tylko jeden plik, który ma być słownikiem, to od razu right click, prawy przycisk na pliku i załadowanie do tabeli spowoduje, że to będzie tabela. Niech ona się nazywa payment type. Fantastycznie. W międzyczasie chyba mi się tutaj popisał mój pipeline, albo może mi się wydawało. No, jest OK. Zaimportował mi plik Parquet do mojego katalogu TRIPS. A ja w tym czasie powinienem już mieć pierwszą tabelę. Jak widzicie, pracuję na kilka frontów, żeby to demo się udało w skończonym czasie, nie? No, jeszcze chyba się to nie udało. O, już jest pierwsza tabela. Powinna jest. No dobra, jest. Taki znaczek tutaj, trójkącik przy tabelce wskazuje, że to format delta. Bardzo ważne, bo czasami się zapomnimy i załadujemy na przykład do formatu Parquet. Wszystko trzymajcie w delcie, bo inaczej na przykład Direct Lake nie będzie w stanie skorzystać z tabel, które sobie wystawicie przez Lakehouse. Dobra. No więc mam jedną tabelę i dane, które chciałbym teraz troszkę przetransformować, żeby je wykorzystać razem z Payment Type do analizy. Czyli mam te moje tripsy, fakty, to teraz spróbujmy je przetransformować. Wykorzystam do tego generację drugą data flows.
Czyli zobaczcie, siedzę w data engineeringu, a mimo wszystko robię cały czas tę integrację danych tak naprawdę, bez nawet przełączenia się w data factory, no bo muszą być obiekty stowarzyszone od razu gdzieś dostępne pod ręką, tak? No więc co ja zrobię? Ja wezmę dane z Lakehouse'a, tak? Bo wiem, że one są w Lakehouse'ie. Tutaj macie listę, jak widzicie, workspace'ów powerbijowych czy fabrykowych. Wybieram mój Lakehouse i to jeszcze nie wszystko, bo muszę pokazać dokładnie, z czego ja biorę dane, czyli czy jest to sekcja files, czy może jest to tabelka. No więc wybieram sekcję files, bo chcę przetworzyć mój plik tripsowy, który sobie tutaj zaimportowałem pipeline'em. I teraz robimy tak, że Come on. No zrobimy proste transformacje. Co widać, no to jest Power Query, tak? Różnica między tym, co widzicie, a Dataflow z generacji pierwszej, no jest kilka różnic. Silnik pod spodem jest trochę inny, ale też jest możliwość czytania z źródeł, które są fabrykowe i zapisywania danych w różne miejsca. To za chwilę też będzie widać. No więc co ja zrobię? Przetransformuję typ danych na datę, żeby nie było, że nic nie zrobiłem. Zmienię tutaj nazwę na pickup date. Klasyczne Power Query, widzicie kroki po prawej stronie moich transformacji. Transformacje dostępne w menu głównym. Wybieram sobie kolumny, które chcę zostawić w moim zestawie danych. Nie wszystkie mi się przydadzą, bo ja tutaj nie będę nie wiadomo jakiej analityki robił. O. Parę kolumn wybrałem, reszta zostanie usunięta. No wydawałoby się, że nic niezwykłego. I teraz zobaczcie, krok ostatni, który dodam, to jest dodaj magazyn docelowy. I tu będzie Lakehouse, czyli biorę files, robię jakieś transformacje i na koniec lądujemy w, no oczywiście w tabeli, bo chcę z tego zrobić tabelę, która będzie uczestniczyła w mojej analityce. Wskazuję więc workspace, konkretny lakehouse, tabelkę nazywam trip i na koniec robię, no jeszcze decyduję, czy mam tę tabelę zastąpić, czy mam do niej doklejać dane. Załóżmy, że zastąpię. I to jest wszystko, robię publish. I w tym momencie następują dwie rzeczy. Powstaje data flows, rozpędza się ten data flows i uruchamia, czyli od razu on sobie biegnie. No to jak on sobie biegnie, to od razu możemy zobaczyć, gdzie on tam biega. Jest monitoring hub, więc możecie sobie zobaczyć, co tu się dzieje i że coś się dzieje. Na przykład mam uruchomione takie jakieś zadanie, które pod tym moim data flow generacji drugiej sobie działa. Dobra, fantastycznie. To teraz wróćmy do Lakehouse'a. Tam to się kręci. Czyli mam jedną tabelkę, druga jest w przygotowaniu, to zróbmy trzecią, bo potrzebuję jeszcze jednego słownika, tylko tym razem nie będę go tworzył samemu, bo wiem, że już ktoś go zrobił. W innym lakehouse'ie inny zespół ma słownik dostawców, który chciałbym wykorzystać. No to co ja zrobię? Wejdę sobie w tabelę i od razu do tabel przypnę skrótem z innego miejsca w OneLake'u. Pamiętacie, to jest jeden centralny data lake za wszystkim, co w fabryku przechowuje dane. No i ja tu mam coś, co się nazywa Direct Lake Demo Lakehouse. I tutaj w tabelach mam coś, co nazywa się vendor, czyli dostawcę, tak? No i tyle. I mam tabelę vendor, która nadaje się do analityki. W międzyczasie mam nadzieję, że zaraz skończy się robić trip i mam już trzy tabele, które się nadają do analityki. No i teraz jak można to analizować? No oczywiście można stąd otworzyć notebooka. Może pokażę wam notebooka w takiej postaci, że zaimportuję jakiś notebook, żebym go nie pisał. Albo może nie, dlaczego? Wygenerujmy open new notebook, proszę bardzo.
zróbmy sobie nowego notebooka. Nie będę tworzył kodu PySparkowego ani jakichś wymysłów SQLowych. Jak ktoś zna notebooki, to wie, że tam się można przełączać między językami. Można założyć sobie na przykład data frame, czyli wciągnąć dane PySparkiem, a następnie przekazać je do, nie wiem, widoku tymczasowego i zacząć pracę ze SQL-em. Więc no, zrobienie tych rzeczy jest naprawdę szalenie proste, a tutaj w tym interfejsie użytkownika działają takie fajne mechanizmy jak zwykły drag and drop, więc jak chcecie sobie selektować dane z tabelek czy pracować na plikach, to można zrobić jedno i drugie. Popatrzcie, że działają wszystkie rzeczy, czyli można i załadować plik do data frame'a, i załadować tabelkę do data frame'a i robić z tym, co chcecie, zapisywać z powrotem. Natomiast jest prostszy mechanizm, zwłaszcza dla osób, które lubią SQL-a. Wrócę do Lakehouse'a z tego mojego notebooka. Lakehouse ma coś, co nazywa się SQL Endpoint. Jak sobie tutaj w prawym górnym rogu na Lakehouse'ie staniecie, to jest menu, które pozwala przejść do SQL Endpointa i przełączyć się na kompletnie SQL-owy interfejs pracy z Lakehouse'em. Czyli tak jakbyście mieli po prostu bazę SQL-ową, tak? Nagle pracujecie z czymś, co jest SQL-em. No i staję na tabeli, widzę dane, ale mogę pisać zapytania, tak? Jest jakieś query. I teraz zobaczcie, ja sobie jakieś query otworzę, ja już przygotowałem wcześniej. Taki jestem oszust, bo nie wiem SQL-a na żywo napisać, więc tylko je przekopiuję. Dajcie mi sekundę, to czasami zajmuje. Dobra. I zobaczcie, co ja robię. Biorę tabelę trip, którą załadowałem palcami własnymi do mojego OneLake'a i biorę vendor, która to tabela jest shortcutem do jakiegoś innego Lakehouse'a. Mogłaby być równie dobrze w jakimś warehouse'ie, niekoniecznie musi to być Lakehouse. No i bum, robię analitykę. Nie przesunąłem żadnych danych z innego rozwiązania w innej części firmy, no to korzystam z tych danych i spinam je z danymi, które wciągnąłem z zewnętrznych systemów. To jest bajka, po prostu bajka. Tu też można modelować dane, czyli można tworzyć, przeciągając i upuszczając relacje, tego typu rzeczy, miary nawet można tworzyć, bo to jest na potrzeby od razu korzystania z Power BI-a. Zwracam waszą uwagę na jeden fakt, jak będziecie pracować z Lakehouse'em, to Lakehouse tworzy od razu 3 obiekty. Wszystkie nazywają się tak jak Lakehouse, tak? Czyli jest Lakehouse, ale jest też SQL Endpoint, z którego właśnie skorzystałem, i jeszcze jest dataset defaultowy, który pozwala dostawać się Direct Lake'iem bezpośrednio przez Endpoint do Lakehouse'a. Może trudne, może łatwe, ale dzięki temu od razu można zbudować raport Power BI-owy na tym, co do Lakehouse'a zawędrowało, więc szalenie, szalenie fajna sprawa. Pokażę wam teraz, czyli jak pokazałem wam OneLake'a, pokazałem wam trochę, jak wygląda Lakehouse i przełączanie między tymi experience no, czysto data lake'owym i SQL-owym. Hurtownia wygląda bardzo podobnie jak SQL Endpoint, to jest dokładnością tego, że można pisać do tworu, który nazywa się Warehouse, ale tego już nie będę robił. Natomiast pokażę wam, jak działa Direct Lake. Na przykładzie, który trochę wcześniej już przygotowałem. Tu jest sobie, moi drodzy, w SQL Endpointie pokażę wam, ile jest danych. Czyli mam Lakehouse, scenariusz dokładnie taki sam, jak zrobiłem teraz przed chwilą, czyli zaimportowałem dużo danych, tym razem dużo. I mam tabelki, które są powiązane już w jakiś model. Zacznę może od modelu. Model składa się z 4 tabel, które są powiązane relacjami. Klasyczna gwiazda, najprostsza jaka może być. Taka mini hurtownia. No i teraz to, co jest najważniejsze, to w tabelce trip, która przypomina do żywego to, co oglądaliście przed chwilą, co importowałem samemu. Znajduje się rekordów, no jeszcze chwilę udajmy, no 1,5 miliarda, czyli dużo, tak? To teraz przełączmy się na coś, co bardzo lubimy, czyli Power BI, i tutaj jest coś, co się nazywa OneLake Data Hub, gdzie można się podłączyć do datasetów na przykład. I podłączmy się do dataseta, który siedzi za tym, który od razu powstał w momencie, kiedy popracowałem nad tym Lakehouse'em i nad połączeniem danych w SQL Endpointie. Czyli mamy tu nasz Direct Lake Demo Lakehouse, nawet jest wypromowany, żeby go nie szukać. Podłączmy się bezpośrednio do tych danych, czyli jeszcze raz, one siedzą w Data Lake'u, półtorej dużej bańki rekordów w tabeli faktów. No i teraz zobaczmy, jak ten Power BI działa. Czy on działa jakoś sensownie, czy gdzie tam? No, rozwiń się, rozwijmy drogi. Passengers. Jedziemy. Miary. Bierzemy miary. To jak 1,5 miliarda, tam coś powinien trochę matematyki robić. Passengers i trips to są dobre rzeczy. Teraz jest taki fajny nowy wizual, który się nazywa nowa karta. To dajmy nową kartę. Te dwie liczby powinny się pokazać naraz. Pierwsze wykonanie zazwyczaj pozostawia trochę do życzenia.
ale już później, jak sobie wyklikamy na przykład pasażerów w przecięciu na, nie wiem, na ten rok, weźmy i zróbmy z tego jakiś wykres tam taki na przykład, o, kolumnowy. I tak samo wczytanie tego w te paręnaście sekund, czy parę sekund już jest niezłe, a teraz zobacz, co się dzieje. Tu się dzieją już rzeczy trochę automagiczne, bo to reaguje jak raport Power BI, nie? Żadnych agregacji po drodze, żadnych oszustw pod tytułem tam tworzenie preagregowanych widoków czy tabel, po prostu jadę żywym organizmem po One Lake'u i to tak działa, na 1,5 miliarda rekordów, nie? Więc to jest moim zdaniem jeden z ciekawszych fajerwerków, które tutaj dostajemy. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jeszcze miałbym do pokazania jedno demo, albo jeden kawałeczek demo. Wiem, że nie mam czasu, jak zawsze, więc spróbuję jeszcze wrócić do mojego lakehouse'a, który sobie tu w pocie czoła założyłem i pokażę wam, jak proste jest podłączenie i zwirtualizowanie zewnętrznego magazynu, którym będzie u mnie Data Lake Storage generacji drugiej. To jest Azure, to jest Storage Account zrobiony Data Lake Store generacji drugiej. Używałem tego pod Synapsem w wielu demo. Biorę sobie endpoint Data Lake Storage, kopiujemy, wracamy i mówimy, hej, dobra, załóż mi w filesach nowy shortcut, tym razem generacji drugiej Data Lake. I ponieważ jesteśmy w tym samym tenancie, to tutaj nie ma żadnej magii, po prostu używam moich bieżących poświadczeń, żeby się do tego Data Lake'a dostać. Jestem tam kontrybutorem, mam odpowiednio nadane uprawnienia w role-based account control. I zobaczcie, jak to się nazywa na przykład brąz, podepnę się do brązowej warstwy tamtejszego Data Lake'a. Powinienem zobaczyć jakieś dane i móc je analizować albo wziąć je do mojej analizy. Zobaczcie, pam. To jest kontener, który się nazywa brąz w tym Data Lake'u. Jak sobie zajrzę w kontenerki, no to nagle się okazuje, że ja tutaj mam właśnie ten brąz i mam te cztery katalogi gotowe do użycia. Sporo danych tu jest w ogóle, ale znowu mogę je analizować bez potrzeby kopiowania, jeśli tylko na przykład będzie to analiza za pomocą notebooków, a jeśli chciałbym SQL-em, no to jeżeli to jest Delta, to uda mi się to przewalić do Delta, no to będzie analiza bezpośrednio, tak jak widzieliście Power BI. No i to jest absolutnie fajna sprawa, że nie ma tego przewalania danych z lewa na prawo. Jeśli mamy pod kontrolą procesy, skąd dokąd dane wędrują, to wszystko jest OK. Jeszcze jedna rzecz, którą tylko mignę, żebyście mieli świadomość. W widoku Lineage, który jest znany z Power BI-a, widać powiązania między tymi artefaktami, które powstały z Fabrika, czyli na przykład wiem, który notebook działa na którym lakehouse'ie, albo nie wiem, który data flow działa na którym lakehouse'ie i tym podobne rzeczy, więc wiem, co ma na co wpływ, nie? To też jest dobra rzecz. Wszystkiego wam nie pokażę, bo nie mogę i też nie ma na to czasu przede wszystkim. No to by było chyba tak, nie? I teraz, no dobra, to była ta część introduction, teraz część to jak zacząć, tak? Jest kilka rzeczy, które trzeba sobie po prostu przeklikać na początek. Pierwsza, no to bezsprzecznie trzeba zacząć trial, bez tego ani rusz, czyli AKMS, TriFabric, chyba ten kolor nie jest najszczęśliwszy, więc weźmy sobie może czerwony. Dobra, więc wypróbowanie Fabrika to pierwsza rzecz. Druga rzecz, no chcecie się pewnie nauczyć Fabrika, to tutaj polecam szczególnie te dwa linki, Learn Fabric i Fabric Tutorials. Jeżeli chcecie te linki, to proponuję sobie najechać na QR code telefonem, bo tutaj będziecie mieli po prostu w moim newsletterze z tego miesiąca zebrane te linki wszystkie, które tu prezentuję. Więc tutaj macie Learn, to jest ścieżka na darmowa ścieżka do nauki na Microsoft Learn, a tutaj są cztery tutoriale, które można sobie przeklikać krok po kroku, żeby przejść przez scenariusze Lakehouse, Warehouse, Real-Time Analytics i Data Science. No i z rzeczy, które jakby już są bliżej mnie, to bardzo zachęcam, żeby zacząć odwiedzać Fabric Community, to jest portal rodem z Power BI, zresztą jest to dopięte do community Power BI-owego. Jeżeli wpadniecie na jakiś pomysł, co by mogłoby wyglądać lepiej, no to oczywiście dzielcie się pomysłami. Fabric Ideas to jest miejsce, gdzie można zostawiać swoje pomysły pod rozwagę grupy produktowej.
Jest jeszcze parę innych rzeczy typu blog, ale to już nie będę was zamęczał, bo tych linków, jak mówię, jest sporo. Wejdźcie sobie na newsletter i będzie wszystko pod waszymi myszkami i pod kliknięciami.